Oficjalnie witajcie na naszym drugim spotkaniu w tym roku w ramach tegorocznego programu rozwoju duszpasterstwa Talent, Przedsiębiorca 2020, zostać liderem, pozostać sługą. I dzisiaj akurat no, bardzo mocno będziemy tych dwóch tematów dotykać, właśnie jak zostać liderem, który brudzi sobie nogi, jak właśnie też tym liderem zostać, pozostając właśnie sługą. Będziemy dotykać tych dwóch zagadnień dzisiaj bardzo mocno. Ale na początek może przedstawmy się, żebyśmy poznali się tak standardowo na naszym początku każdego spotkania. Napiszcie, skąd jesteście, czy jesteście pierwszy raz na naszym spotkaniu online, czy byliście miesiąc temu, czy w zeszłym roku byliście również na naszych spotkaniach. Napiszcie też proszę, czy byliście już na spotkaniach lokalnych, a kto nie był, to też niech napisze, że nie był. Może też niech ktoś napisze, kto jest u nas na spotkaniu online, bo się nie odbywają gdzieś u ciebie w okolicy, w twoim mieście spotkania Duszpasterstwa Talent. To będzie dla nas też jakaś informacja, że te spotkania online są ważne, bo docieramy tam, gdzie jeszcze te spotkania lokalne nie docierają. Krzysztof jest pierwszy raz, witaj. Myśmy tutaj zabili brawo, bo tak na każdych spotkaniach talentu bijemy brawo tym, którzy są pierwszy raz, ale nie widzimy tutaj robić sprzężeń na mikrofonie. Kamil jest Wałcza, pierwszy raz z Koronowa. Andrzej, o, witaj też, pierwszy raz. Krzysztof Kielce, pierwszy raz, o, cieszę się. Jak jesteście pierwszy raz, to napiszcie proszę też, skąd wiecie o spotkaniach naszych online, czy dowiecie się z maila, tutaj od księdza Piotra, ode mnie, czy może gdzieś tam na Facebooku dotarliście do wiadomości. Tutaj Barbara z Tomaszowa Lubelskiego była dużo razy. Tutaj Basiu. Kamil z Wyszówki Warki. O, proszę. Pierwszy raz Maria z Wrocławia. To wypiszcie na te pytanie, które tutaj zadawałem, a my też się przedstawimy w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać. Powiemy po dwa zdania o sobie. Księże Przemku, poproszę tutaj o kilka słów o sobie, bo sam o sobie pierwszy raz. Tutaj no, Kamil z Wyszukiwarki, więc może nas w ogóle nie zna, więc proszę o kilka tak słów. Tak powiem. Ksiądz Przemek Król, sercanin, moderator duszpasterstwa przedsiębiorców. No i cóż, dzisiaj z Warszawy, z mojego miejsca zamieszkania. Często spotkania mnie zastawały w zupełnie innych miejscach, ale dziś akurat z własnego pokoju. Hej, nazywam się Arkadiusz Tomczyk, jestem twórcą chrześcijańskiego klubu, chrześcijańskiej fundacji rozwoju osobistego i duchowego, Bogactwo Rozwoju, twórcą programów rozwoju osobistego i tutaj właśnie dla Duszpasterstwa Talent organizuję te spotkania online. Przygotowujemy je na koniec właśnie miesięcznego spotkania, jakby, żeby podsumować to spotkanie, żeby wejść troszeczkę głębiej, troszeczkę rozszerzyć ten temat, który jest poruszany przez cały miesiąc na spotkaniach lokalnych. O, być może też tutaj napiszcie, czy przejrzeliście te materiały, które są zamieszczone na spotkaniu na stronie internetowej Duszpasterstwa, czy zapoznaliście się z tymi materiałami, bo to też ważne, bo te spotkania, które online organizujemy, one mają być pogłębieniem, takim krokiem dalej w tym rozwoju naszym. To nie jest powtórzenie tych materiałów, które były, tylko właśnie to jest coś, co jest więcej, chcemy zrobić. Tak? Tutaj też na przyszłość, na kolejny miesiąc zapraszam Was na stronę internetową programu i tam na dole, na samym dole jest miejsce do wpisywania pytań, właśnie na które będziemy odpowiadać tutaj na spotkaniach online. Pozwoli to właśnie odpowiedzieć na twoje pytania, które ty zadasz na tych spotkaniach, na formularzu, właśnie po zapoznaniu się wcześniej z materiałami, właśnie być może na spotkaniu lokalnym, jeżeli jesteś i wdrażasz te materiały, te tematy, które poruszamy, to potem możesz zadać nam pytanie, możemy je pogłębić. Tutaj lepsze pisze, że niestety się nie zapoznał. Andrzej również nie. Agnieszka przejrzała.
Krzysztof mówi też, że nie. Więc tutaj zachęcam. W kolejnym miesiącu, w marcu, kiedy będziemy mówić o chyba nastawieniu, jaki temat jest, to żeby się przejrzeli. Przed przyjściem właśnie też zapisali, będzie nam łatwiej też przygotować to spotkanie właśnie pod wasze potrzeby, pod to, co ty byś chciał usłyszeć, co bardziej pogłębić. Ok, jeszcze jedno pytanie. Napiszcie proszę, ilu macie pracowników w swoich firmach, bo dzisiaj będziemy mówić o przywództwie, czyli takim oczywistym takim przywództwem to jest przywództwo właśnie dla swoich pracowników, dla swojej firmy. To chcemy wiedzieć, ile z iloma osobami macie do czynienia, ilu przewodzicie właśnie tak stricte w własnej firmie, bo to będzie mi też łatwiej mówić o przykładach i takie narzędzie będziemy na koniec robić, to też będzie mi łatwiej tutaj dopasować to, co będziemy chcieli zrobić, to żebyście wyszli z jakimś konkretnym pomysłem na to, co dalej możecie zrobić. Krzysztof pisze, że dwie, Kinga też dwie, Jarosław zaraz widzę, że jeszcze kilka osób pisze, więc napiszę proszę, żebym wiedział, co właśnie generalnie na pod koniec spotkania, jak to narzędzie przygotować. Będziemy je wspólnie przygotowywać. Tutaj też liczę na waszą aktywność w czasie spotkania, żebyście udzielali się na czacie. Tutaj te pytania, jeżeli będziecie mieli jakieś, to proszę też piszcie. Jeżeli uda nam się na spotkaniu na nie odpowiedzieć, to odpowiemy. Jeżeli nie, to będzie jakieś kolejne pytanie na przyszły miesiąc być może. Krzysztof 30 osób, Elżbieta 8, Bożena 3, teraz Romuald 0, 7. Ok, czyli tak widzę, że dzisiaj większość jest z was osób, które mają tych kilkadziesiąt osób. Ok. Agnieszka jest z firmą jednoosobową. Barbara z dwoma osobami współpracuje. Ok, dobra. To tyle takim tytułem wstępu i poznania się, a zacznijmy, zaprośmy też na nasze spotkanie Ducha Świętego, żeby nas poprowadził, żeby to nie było spotkanie tylko czysto świeckie, ale żeby właśnie było to spotkanie duszpasterskie, to żeby nas prowadziło właśnie w duchu chrześcijańskim, abyśmy właśnie też rośli duchowo, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o takie stricte nasze firmy. Pomódlmy się. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże i Panie mój, Stwórco i Odkupicielu, od którego wszystko pochodzi, dla którego wszystko żyje i ku któremu wszystko zmierza. Jestem Twoim dzieckiem, obdarowałeś mnie hojnie i powołałeś do życia w miłości i świętości. Chciałeś, bym współpracował z Tobą, rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, pasję tworzenia i wolę cieszenia się tym, czym mnie obdarowałeś. Wielbię Cię za to. Panie dobry Ojcze, staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, o moim życiu i powołaniu oraz o bliźnich, którzy stoją obok mnie, zarówno w domu, jak i w pracy. Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości stała się praca z innymi i dla innych. Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, bo ufam, że to jest Twoją wolą, mój Boże. Udziel mi Twojego Ducha Świętego, od którego płynie wszelka moc, mądrość, roztropność i męstwo. Niech On będzie światłem i siłą w chwilach pokus i zwątpienia. Niech Jego miłość tak napełnia moje serce, by nie zakorzeniły się w nim chciwość, chęć oszustwa, pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku. Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą. Niech napełni mnie mądrością, aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąpstwem, rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, a inicjatywa i przedsiębiorczość nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę. Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko. I Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. Tobie oddaję dzieło, którym żyję, którym się uświęcam i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. Niech Ci będzie cześć i chwała przez Chrystusa, Twego Syna, a naszego Zbawcę, w Duchu Świętym, na wieki wieków. Amen.
Dobrze, to przejdźmy do dzisiejszego, do tematu lutowego, który brzmi przywództwo. Potrzeba przywództwa, które brudzi sobie nogi. Zanim porozmawiamy, o co chodzi z tymi brudnymi nogami, jeszcze jedno tutaj pytanie do was, czy pamiętacie, jak kończyliśmy zeszłe styczniowe spotkanie i ksiądz Przemek zaczął mówić w swoim części wystąpienia o anegdotę i wtedy jakieś hokliki internetowe przerwały to połączenie, nie usłyszeliśmy tej anegdoty. I dzisiaj na początek, właśnie tak wygląda agenda, posłuchamy tej anegdoty, która mówi, właśnie jest w nawiązaniu do tematu poprzedniego miesiąca, czyli samoprzywództwa, a to będzie dobre wprowadzenie do tematu dzisiejszego spotkania, czyli przywództwa tego właśnie, co mamy przekładać z tego swojego samoprzywództwa, bo najtrudniej jest zawsze zacząć od siebie, tak? Zmianę firmy, zmianę otoczenia, zmianę świata, zaczynamy od siebie. I tutaj poproszę księże Przemku o tę anegdotę, żeby się stało zadość temu, co zapowiadaliśmy, że będziemy od niej zaczynać. Anegdota, która nawiązuje do tematu ubiegłego miesiąca. Ten program tegoroczny rozpoczęliśmy od samoprzywództwa, czyli od tego, że my mamy kierować samymi sobą. Od tego trzeba zacząć, od tego trzeba wystartować i nikt za nas tego nie zrobi. Nawet chociaż może czasem oczekujemy, żeby ktoś nam powiedział, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nam coś mówi, to jakże często prędzej się oburzymy na niego, że nam zwraca uwagę, niż tę uwagę przyjmiemy. W tym roku nawiązujemy do duchowości ignacjańskiej i pewnie wielu z was było na rekolekcjach ignacjańskich. Ja wspominam moje rekolekcje ignacjańskie, które odbywały się w czasie nowicjatu, na początku życia zakonnego. To były rekolekcje w całości, czyli cztery tygodnie naraz, a więc miesięczne takie rekolekcje de facto. No i przypominam sobie ojca jezuitę, który był tym prowadzącym, tym przewodnikiem duchowym. I jak to na rekolekcjach ignacjańskich, w programie dnia jest także indywidualna rozmowa. Wyobrażałem sobie, że taka rozmowa to będzie właśnie po to, żeby można było zadać pytania, żeby ojciec duchowny wyjaśnił wątpliwości, żeby można się go było zapytać. Okazuje się, że rozmowa wyglądała zupełnie inaczej. Wchodziło się do pokoju, to nie jest tylko moje doświadczenie, ale moi współbracia również tak opowiadali. Wchodziło się do pokoju, siadało się naprzeciwko ojca jezuity. No i wtedy następowała taka długa, niezręczna cisza, która trwała kilkanaście sekund, a wtedy każda sekunda, jak nie wiadomo, kto ma zacząć, co powiedzieć, dłuży się niemiłosiernie, więc w pewnym momencie ta cisza już stawała się taka krępująca. Przynajmniej ja jakoś nie umiałem wystartować. Myślałem, że ojciec jezuita jakoś poprowadzi. I rzeczywiście, tak po dłuższym czasie takiej krępującej ciszy, ojciec duchowny zadawał pytanie. I co? To koniec tego pytania. Trzeba było zacząć odpowiedź. Trzeba było powiedzieć, co siedzi we mnie. Wtedy powiedziałbym tak, może nas to w jakiś sposób nawet śmieszyło, taki sposób prowadzenia rozmowy. Ale kiedy teraz patrzę na ten temat związany z samoprzywództwem, to widzę w tym głęboki sens. I taka jest logika tegorocznego programu. Nikt wam nie odpowie, jak postąpić w konkretnej sytuacji z pracownikiem, w sytuacjach problemów, kiedy są jakieś konflikty, kiedy trzeba podjąć jakieś ważne decyzje biznesowe.
Mogą być jakieś rady, mogą być wskazania i o tym też mówiliśmy miesiąc temu, że trzeba takich rad szukać, ale tak naprawdę trzeba tę odpowiedź znaleźć samemu. To jest właśnie to kształtowanie swojego sumienia, to jest właśnie to kształtowanie swojej własnej świadomości, to jest właśnie to podejmowanie decyzji, gdzie to ja mam, to ja sam mam do tego dojrzeć. I to pytanie ojca jezuity, i co, to właśnie chyba najlepiej oddaje tę duchowość jezuicką. To nie jest duchowość, która, tak jak była duchowość benedyktyńska, modlitwa na dzwonek, praca na dzwonek, wypoczynek na dzwonek, przepisywanie ksiąg, lektura na dzwonek. Każdy z nas ma sam sobą zarządzać, ma sam sobie przewodzić. Może nawet sam sobie ma wydawać rozkazy, jeżeli robimy autorytarny model przywództwa. Więc to jest ta duchowość ignacjańska i to pytanie ojca jezuity, choć zadane 20 lat temu, cały czas jakoś mi towarzyszy. To, że to ja mam poznać siebie, ja mam udzielić sobie odpowiedzi. Zbierając wiedzę, przetwarzając ją, zdobywając opinie innych, ja sam mam sobie znaleźć te odpowiedzi, bo nikt inny mi ich nie udzieli. Dziękuję. Dziękuję. No to bardzo dobre wprowadzenie do naszego dzisiejszego tematu o przywództwie. No dokładnie tak jak ksiądz Marek powiedział, nic tutaj samo się nie zrobi. Jeżeli ty jako właśnie właściciel firmy tego, o czym mówimy na naszym programie, no to nic się nie zmieni, samo się nie stanie. Więc tutaj jest ważne to, żebyś słuchając tych rzeczy, które będziemy mówić, które będziemy właśnie pogłębiać ten temat o przywództwie, to ono samo się nie zrodzi, kiedy ty nie zrobisz pewnego kroku. I dzisiaj o kilku takich krokach będziemy mówić, bo zamknie się dzisiejsze to spotkanie w ciągu mniej więcej godziny i tutaj poruszymy te 7 punktów, tak? Już jesteśmy po anegdocie i odpowiemy sobie tak w trakcie tego miesiąca pracy nad tym tematem zrodziły się takie trzy pytania, tak? Co z tymi nogami? Co ma robić przywódca? Brudzić czy myć? O tym za chwilę będę mówił na przykładzie Jezusa, który umywał nogi uczniom, tak? Pamiętacie? Drugie pytanie, czy naprawdę chodzi o to, żeby wszyscy w firmie byli liderami? To jest taka właśnie duchowość też ignacjańska, że chodzi o to, że nie ma być jeden lider, za którym wszyscy idą, ale wszyscy mają mieć taką postawę lidera, postawę, która każe każdemu z nas, każdemu człowiekowi mieć tą odpowiedzialność za otoczenie, za swoje życie, właśnie liderem być chociażby siebie samego. Tutaj piszecie, że niektórzy z was są jednoosobową firmą. To nie znaczy, że nie masz być liderem, tak? Bo lider to jest właśnie w takim oczywistym patrzeniu właśnie lider dla swoich pracowników, tak? Przewodnik, przedsiębiorca, który jest liderem, ale też liderem możesz być dla swoich klientów, czy dla kontrahentów, dla współpracowników, bo nie chodzi o to, żebyś przewodził z takiego pozycji hierarchii tylko, tak? Że jesteś szefem firmy, prezesem, dyrektorem, ale właśnie żebyś przewodził, żebyś miał tą postawę lidera, żeby za tobą ludzie szli, właśnie za tym, co ty chcesz dobrego zrobić, też również w ich życiu. I to trzecie pytanie, jakie są trudności w realizacji postawy potęgi miłosnej i akceptacji, o której mówił papież Franciszek, jak je przezwyciężać? Tutaj też właśnie na podstawie jednego fragmentu Ewangelii postaram się na to odpowiedzieć. Potem będzie świadectwo księdza Przemka właśnie o tym, jak wdrażać o czym będziemy dzisiaj mówić troszkę teoretycznie, ale żeby właśnie przenieść to na grunt praktyki. I ksiądz Przemek pokaże, że można to wdrożyć nie tylko w firmie, gdzie masz właśnie taką hierarchię, jesteś prezesem, który możesz wymagać, czy szefem właśnie, który może wymagać od pracowników jakiejś postawy i wykonywania obowiązków, ale właśnie z tej pozycji właśnie służenia innym, właśnie tym liderem, który służy
można pociągać innych też do zaangażowania się. Potem próbujemy stworzyć takie narzędzie brudzenia sobie nóg, ja to tak nazwałem, które pomoże Wam właśnie wdrożyć też to, o czym będziemy dzisiaj mówić. I na koniec powiem o talentowych grupach Mastermind, które jest to całkowicie nowość w tym roku w spotkaniach duszpasterstwa Talent. Tydzień temu dokładnie było historyczne wydarzenie, bo było pierwsze spotkanie pierwszej grupy Mastermind, która spotkała się. Dzisiaj się spotykają drugi raz. Być może ktoś jest, być może się to spotkanie już skończyło i ktoś jest tutaj z Was po tym spotkaniu, więc napiszcie, dajcie znać, że ktoś z Was jest. Opowiem też o tym pierwszym spotkaniu, bo w jaki sposób je prowadziłem i powiem też, jak możesz do takiej grupy dołączyć. Ale zacznijmy od tych pytań. Anegdota już była. Zacznijmy od tych pytań, które zrodziły się w trakcie właśnie pracy w lutym nad tematem przywództwa. Zaczniemy od właśnie fragmentu z Ewangelii Jana, która doskonale pokazuje, na czym takie przywództwo, które jest służebne, polega. Tutaj przeczytamy na początek fragment. Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. I tutaj Jezus dalej mówi do Piotra, który zaczął oponować, że Jezus nigdy mu nie będzie nóg umywał, że nie pozwoli, żeby Jezus przyjął właśnie rolę takiego najniższego w hierarchii sługi, bo tylko niewolnik mógł umywać drugiemu człowiekowi, tak, swoim panom nogi. Jezus na to odpowiada Piotrowi: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Wcześniej jeszcze, przed tym tłumaczy Piotrowi, że on teraz tego nie rozumie, co Jezus czyni, ale przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila, w którym Piotr zrozumie. I to jest, myślę, że klucz do zrozumienia tego, jak właśnie taka służba, taki lider ma realizować swoją służbę. Bo czego Piotr nie rozumie? Czego nie rozumieją właśnie dzisiejsi też liderzy, którzy bardziej patrzą na to, że jest właśnie liderem takim formalnym w swojej firmie. Tutaj z jednej strony patrząc, właśnie jak w tym kontekście patrząc na to, co jest pod tytułem naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie brudzić sobie nogi, co to znaczy, jak sobie brudzić te nogi. Jak myślicie, tak? Jakie jest twoje zdanie? Jak to rozumieć, że brudzić sobie nogi właśnie, czy myć nogi? Możecie napisać swoją jakąś ocenę, swoją rozumienie tego takiego dylematu, tak? Że mamy brudzić sobie nogi, ale jednak myć. Ja tu opowiem o takim moim doświadczeniu z umywaniem nóg, może niekoniecznie w kontekście biznesowym, ale ono pokazało mi bardzo dużo, na czym to jezusowe umywanie nóg polega. Wiecie, że w Wielki Czwartek jest taki obrzęd mandatem, tak? Czyli główny celebrant Eucharystii, jest to często biskup, obmywa nogi no wybranym, zazwyczaj to są to właśnie wybranych 12 osób, którzy siadają na krzesłach i biskup podchodzi i umywa im nogi. No to bardziej właśnie można powiedzieć, że obmywa, a nie umywa tak jak Jezus brudne nogi apostołom. Ja też kiedyś brałem właśnie udział, byłem z tym jednym z 12, których siadał i nie miałem brudnych nóg, tak? Wcześniej wiedziałem, że usiądę przed biskupem i umyłem nogi, obciąłem paznokcie, założyłem czyste skarpetki, tak, odświeżyłem buty, bo wiedziałem, że będę siadał przed biskupem, który będzie mi te nogi mył. No, apostołowie nie mieli, tak, takiej możliwości, żeby wcześniej umyć nogi, żeby podstawić pachnące, świeżo umyte nogi Jezusowi. Właśnie mieli takie totalnie brudne, zakurzone nogi, chodząc z Jezusem cały dzień, tak niemiłosiernie śmierdzące i spocone. I to mi pokazało, że właśnie Jezus uniża się maksymalnie do poziomu sługi, aby umyć właśnie nogi, tak jak się najniższy sługa swoim panom. Nie jest to tylko takie powierzchowne, symboliczne obmywanie. I na to właśnie chcę zwrócić twoją szczególną uwagę, że to brudzenie nóg przez lidera i obmywanie nóg nie ma być tylko takim symbolicznym aktem, jakąś grą, takim drobnym
dobrym gestem, za którym nic więcej nie idzie. Tutaj pamiętam też inny Wielki Czwartek, kiedy to było kilka lat temu, jeszcze jak biskup Ryś był w Krakowie i było też właśnie to ten obrzęd mandatum i biskup Ryś troszkę inaczej podszedł do tego obrzędu, że nie było wybranych 12 osób, którzy usiądą właśnie z czystymi nogami, ale było wystawione przed ołtarzem ławki, na których mógł usiąść każdy, kto był w kościele, kto był na tej mszy i żeby mógł biskup właśnie umył nogi. I no, bardzo dużo osób wyszło na te ławki, biskup Ryś w takiej postawie służebnej, takiej pokornej, przechodził właśnie na klęczkach w jedną stronę, w drugą stronę, od jednej osoby do drugiej, kolejne siadały i tak kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt osób usiadło, tak? Trwało to chwilę. Co więcej, też w kilku miejscach w całym kościele były ustawione miednice, dzbanki, ręczniki koło krzeseł rozstawionych i każdy mógł usiąść, aby mu umyć nogi, albo ktoś mógł właśnie usiąść, a druga osoba mogła też wziąć tą wodę i umyć tej drugiej osobie nogi. I tutaj my z żoną skorzystaliśmy z tej możliwości i właśnie nawzajem sobie umyliśmy nogi. I to pokazało mi takie doświadczenie, właśnie wejście w ten obrzęd tak właśnie doświadczalnie, nie tylko patrząc z boku, z perspektywy właśnie widza na to doświadczenie. Ono mi zupełnie inaczej pokazało perspektywę tego doświadczenia, że faktycznie umycie nóg drugiej osobie to jest takie uniżenie się, tak? No, nie można na stojąco umyć nóg, trzeba uklęknąć, trzeba pochylić się i to mi pokazało zupełnie inne doświadczenie. I tu też to chcę wam powiedzieć w tym moim świadectwie, że właśnie te treści, które przekazujemy w trakcie programu, które dzisiaj będziemy dotykać, żebyście nie stali z boku, żebyście weszli właśnie w nie bardzo, bardzo mocno, właśnie żebyście doświadczyli ich też na własnej skórze, żebyście nie traktowali ich tylko symbolicznie, no bo to zupełnie inaczej człowiek odbiera. I to jest ta odpowiedź właśnie na pytanie, czy brudzić sobie nogi, czy myć. I brudzić to właśnie jak najbardziej. To właśnie to, co zrobił biskup Ryś, że on nie potraktował tego tylko jako symbolu, ale faktycznie no, pokazał, na czym polega ten gest Jezusa, żeby zniżyć się do tej poziomu sługi i umywać innym nogi. Nie umyjesz nóg, dopóki właśnie sam sobie ich nie pobrudzisz, czyli nie wejdziesz w to doświadczenie. I to jest właśnie to doświadczenie, do którego was zachęcamy przez cały program tegoroczny, żeby te treści przyjąć, ale też wdrożyć je w swoje życie, żeby poczuć je na własnej skórze, żebyś zobaczył, że to, o czym mówimy, to nie jest tylko właśnie teoria, ale żebyś widział, jak praktycznie to realizuje się w twoim życiu, w twojej firmie, jak zmienia się twoje życie właśnie poprzez to, że ty dajesz temu wyraz właśnie w takim doświadczeniu swoim. Tutaj drugą ważną kwestią, którą wyjaśnia sam Jezus, wyjaśnia uczniom, dlaczego to uczynił, dlaczego zniżył się do pozycji właśnie tego sługi i umył im nogi. I tutaj dalej czytamy, a kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znowu zajął miejsce przy stole i rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Właśnie, jeśli twoje gesty w stosunku do pracowników, do klientów, do współpracowników będą tylko symbolicznie, tak samo będzie wyglądała ich praca, czy też właśnie zaangażowanie innych współpracowników. Będzie tylko symboliczne. Tak? Nie będzie tutaj tej prawdy, o którą też nam chodzi, żeby wypływała z naszej chrześcijańskiej postawy właśnie przedsiębiorcy, tak? Żeby ta cała prawda była widoczna na zewnątrz, a nie było tylko jakimś symbolicznym teatrzykiem. Jeżeli ty wymagasz zaangażowania od pracownika, to właśnie ty masz też również pokazać tym swoją postawą, czego oczekujesz. Tak samo jest z klientami, tak? Jeżeli oczekujesz, żeby twoi klienci szanowali twoją firmę, byli oddani, wracali do twojej firmy po kolejne produkty, usługi,
żeby właśnie nie płacili ci tylko symbolicznie, no też twoja postawa wobec nich nie może być taka symboliczna. Żebyś faktycznie wchodził no tak mocno, krok dalej w tym brudzeniu sobie nóg właśnie we współpracy z tymi pracownikami, we współpracy z klientami, żebyś znał każdego pracownika, żebyś znał każdego klienta, być może nie koniecznie po imieniu czy po nazwisku, natomiast żebyś znał właśnie, do kogo trafiają twoje produkty, dla kogo jest twoja firma. Jeżeli wejdziesz całą sobą w to doświadczenie i prawdziwie zechcesz stać się nowym, właśnie takim nowoczesnym przywódcą chrześcijańskim, skutecznym liderem na wzór Jezusa, to pobrudź sobie nogi właśnie wraz ze swoimi pracownikami. Zwróć uwagę na to, że Jezus mówi: wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Ty możesz powiedzieć jako właśnie szef firmy swoim pracownikom, że wy mnie nazywacie prezesem, dyrektorem, szefem i dobrze mówicie, bo nim jestem, tak? Jestem waszym szefem. Jeśli więc ja, szef firmy, umywam wam nogi, służę wam, oddaję też swoje życie w jakiś sposób do tego, żeby wam się dobrze pracowało, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Wy również powinniście służyć sobie nawzajem pracą, pomocą, wsparciem. Daję wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. To jest przykład właśnie takiego chrześcijańskiego przedsiębiorcy, lidera, który ma pociągać tą swoją postawą innych do takiego samego zachowania. Jeżeli ty będziesz właśnie w ten sposób też podchodził do klientów, że będziesz im służył swoją pracą, swoim produktami, usługami, pracownicy, to klienci również to zobaczą i oddadzą to właśnie w takiej samej formie, też, że będą chcieli z tobą współpracować, będą chcieli od ciebie więcej kupować, więcej od ciebie zamawiać. Tak? Znaczy, to Jezus mówi, że służcie mi, tak jak ja wam służę. To być może kilku z was, czy może wszyscy powiecie, że przecież bardzo zaangażowani jesteście w swoją pracę, dajecie przykład i to widać każdego dnia, waszą zaangażowanie, bo jesteście najbardziej zaangażowanymi pracownikami swojej firmy. Najwięcej dajecie swojego czasu, życia, energii w pracę i to bardzo dobrze, tak? Tego nie neguję, że tak jest. Natomiast to jest fundament, na którym warto budować i od tego startować, no bo myślę, że jak zakładaliście swoje firmy, to nie mieliście perspektywy takiej, żeby zakończyć budowanie swojej firmy właśnie na fundamencie. Mieliście pewnie perspektywy takie, żeby budować ją jak najwyższą, najlepszą, najwspanialszą. A to możecie zrobić właśnie poprzez to, że nie poprzestaniecie na fundamencie, ale pójdziecie krok dalej. Czyli właśnie w tej postawie służby będziecie służyć pracownikom i klientom właśnie jako ten lider, który pociąga za sobą i pracowników, i klientów, właśnie czymś więcej, tak? Taką właśnie postawą służby. To tak można też przyjąć to jako właśnie przykład Jezusa, któremu zależy na całym Kościele jako instytucji, tak jak tobie na twojej firmie, tak? Jezus jest głową Kościoła jako instytucji, tak jak ty jesteś szefem swojej firmy. Jednak Jezus na tym właśnie nie poprzestaje, żeby dbać tylko o Kościół jako instytucję, ale idzie krok dalej, wchodzi głębiej. Jezusowi zależy na każdym człowieku, na każdym człowieku w Kościele, każdego chce poprowadzić do celu, którym jest zbawienie. Tak samo ty, biorąc właśnie przykład za wzór Jezusa, tego lidera, przedsiębiorcy, też masz brać pod uwagę każdego człowieka, tak? Masz dostrzegać każdego pracownika, każdego klienta właśnie na wzór Jezusa, tak żeby być dla nich wzorem i pociągać ich tym swoją postawą do lepszej pracy, do właśnie zaangażowania chociażby klientów w waszą, w twoją firmę, do polecania chociażby jej innym klientom. To pytanie, tak? To możesz sobie zadać, tak? Jak ty dajesz przykład swoim pracownikom? Czy dajesz swoim pracownikom właśnie taki przykład służenia im, że pomagasz im w ten sposób, że uniżasz się, żeby im pomóc, czy właśnie wymagasz tylko z takiej pozycji hierarchicznej, bo jesteś szefem firmy, że ma pracownik podpisaną umowę i ma swoje obowiązki, musi je wykonywać. Czy dajesz właśnie przykład pracownikom tego, żeby właśnie służyli sobie nawzajem i służyli też klientowi,
Niekoniecznie ty musisz każdego klienta obsługiwać, żeby on się poczuł, że jest obsłużony, ale właśnie, że ty będziesz służył swoim pracownikom, to oni w taki sam sposób będą służyli klientom i tak będą obsługiwali klientów. No właśnie, ale czy tak faktycznie jest, że w waszych firmach ci pracownicy no, oddają siebie, oddają swój czas, energię maksymalnie na to, żeby służyć sobie nawzajem klientowi i tobie jako szefowi? Tutaj widzę, że kilka osób napisałem, przeczytam, co pisaliście, być może się do tego odniosę. Tu Barbara pisze, brudne nogi kojarzą się z wolnością, jako dzieci chlapanie w wodzie z błotem, pielgrzymka w sandałach, a potem ulga, umycie nóg. Ciekawe. Jurek, nie rozumiem, co znaczy mogłoby brudzić sobie nogi, będąc liderem albo wspólnie. Nie dociągałbym aż tak tej Ewangelii. To jest tylko przykład, tak? I to pokazuje też, jak odnieść Ewangelię, bo nie chodzi o to, żeby Ewangelię czytać tylko z poziomu teologicznego, ale właśnie jak ją przekładać na nasze życie codzienne, na nasze życie w pracy, na nasze życie firmy, na nasze życie osobiste. To jeżeli jest dobry przykład, no to myślę, że to nie jest naciąganie, tylko to jest właśnie odczytywanie wzoru z postawy Jezusa, żebym ja zastosował też w swoim życiu. Elżbieta pisze, brudne nogi to bycie razem z zespołem, pomóc u podstaw. Dokładnie tak. Chodzi o to, że te brudne nogi to też papież Franciszek troszeczkę inaczej nazywa też, że lider, tak, że ten pasterz ma pachnieć owcami, że ma być blisko swoich owiec, ma być blisko swoich pracowników. Ty masz być jako szef firmy, masz blisko pracowników być, żeby właśnie przesiąkać też ich zapachem, żeby wiedzieć, na czym, jakie są ich trudności, problemy, jakie mają wyzwania, co można im pomóc. To, co mówił też w materiałach, jest na stronie jeden z prezesów jakiegoś banku, który mówił, że jeżeli nie obsługujesz klienta, to obsługuj tego pracownika, który właśnie obsługuje klienta, tak, żeby on był, klient był jak najbardziej w sposób najlepszy obsłużony, tak, żeby nie był, żebyś ty też jako pracownik, żeby miał co robić, żeby właśnie cały czas miał w swojej postawie pracy właśnie takie służenie, jak nie klientowi, to służenie pracownikowi, współpracownikowi, żeby on jak najlepiej umiał obsłużyć klienta. Tutaj o tym też ksiądz Przemek mówi właśnie w swojej anegdocie, że to jest właśnie największy problem, jest to, żeby zacząć od siebie, że to jest postawa, którą mamy przyjąć od Jezusa, a im jest bardzo trudno wdrożyć. Tak? I tutaj no, trudno jest to tak z dnia na dzień przełożyć na codzienność swoją, żeby służyć klientom i pracownikom, ale no, to jest wzór, do którego no, chcemy dojść. I też ten program jest też rozłożony na cały rok, żebyśmy właśnie mieli ten czas na to, żeby pewne postawy w sobie uruchomić, tak? Być może nawet nie od razu, ale za jakieś kilka miesięcy, żeby jednak to w sobie wzbudzić, tą postawę właśnie sługi, tę postawę miłości, tak? Bo to trzecie pytanie, które było, to właśnie tej miłosnej akceptacji, tak? Akceptować pracowników z ich wszystkimi wadami, ich ułomnościami, jakimiś ograniczeniami. I właśnie ta postawa sługi to jest postawa miłości. Tutaj czytamy dalej jeszcze w tej Ewangelii. Jak Jezus mówi, właśnie podsumowując ten obrzęd też, tak, ten gest, że przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was miłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie, po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Ta postawa miłości właśnie w stosunku do swoich pracowników, do klientów, ona będzie się przekładała właśnie na to, że klienci będą mieli te same uczucia, to będzie jak lustro, będzie widać, że będzie twoja postawa w stosunku do klientów i do pracowników właśnie pełna miłości, pełna zrozumienia, oddania, służby, dokładnie to samo będzie w drugą stronę. To będzie właśnie działało. Właśnie dopóki opieramy się tylko na zarządzaniu tak pracownikami w formie tego, są pewne prawa i obowiązki pracownicy mają, dokładnie oni tak samo będą podchodzili, że będą wykonywali tylko swoje obowiązki,
i będą egzekwowali prawa też swoje pracownicze, a trudno będzie tutaj jako liderowi właśnie poza tą hierarchią zastosować jakieś inne metody na to, żeby byli bardziej zaangażowani, żeby bardziej się starali, żeby właśnie podchodzili do klienta z większą empatią, z większym zaangażowaniem. I tutaj myślę, że możemy przejść właśnie do tego przykładu księdza Przemka, który zastosował właśnie takie podejście właśnie takiej służby drugiemu człowiekowi i poznania też, wejścia w buty, ubrudzenia sobie nóg tym, co mają przedsiębiorcy, którzy spotykają się w duszpasterstwie Talent, żeby wyjść właśnie im naprzeciw, żeby dać im to, czego faktycznie oczekują, a nie tylko właśnie z postawy takiego lidera, który ma jakąś władzę i wydaje rozkazy, wydaje polecenia, realizowana jest tylko wizja właśnie lidera, nie patrząc na to, co tak naprawdę faktycznie potrzebne jest pracownikom czy klientom. Tutaj no, patrząc na wszystkich uczestników spotkania duszpasterstwa Talent, no, można potraktować jako pracowników, jako klientów tego, co duszpasterstwo daje. Więc tutaj poproszę księdza Przemku o twoje właśnie świadectwo, jak ty, obejmując już ponad rok temu właśnie to liderowanie duszpasterstwu Talent, to ten fotel przywódcy duszpasterstwa Talent, jak zastosowałeś właśnie tą duchowość ignacjańską polegającą na tym, że służymy drugiemu z miłością i właśnie tą postawę też Jezusa, która mówi, żeby pobrudzić sobie nogi i potem dalej realizować to w swoim życiu. Powiem tak, ja też prawdopodobnie chciałbym zastosować, tak jak wielu przedsiębiorców stosuje, model nakazowo-rozdzielczy, bo on jest trochę prostszy. Może nawet jest szybszy w działaniu, kiedy po prostu wyda się konkretne polecenie i wyegzekwuje. No ale problem polega na tym, że ja nie mam komu wydawać takich rozkazów. Moim współpracownikiem jest ksiądz Grzegorz. Współpracowniczką Talentu jest Lidka Muszyńska, która obsługuje nasz sekretariat. Oni też są w zarządzie. Członkami zarządu są Artur Kalicki też i Jakub Maryniaczyk. Ale na czym polega, tak nazwijmy to nieco z humorem, mój problem? No, że nikt z nich nie znajduje się w takiej zależności służbowej, jaka jest zazwyczaj w firmach. Czyli to nie są moi pracownicy i nie mogę ich w ten sposób traktować. To są wszystko ludzie, którzy chcą współpracować z duszpasterstwem Talent na zasadzie dobrowolności, na zasadzie takiej, że dopóki ta współpraca będzie im się podobała, będą ją uznawali za wartościową, będzie w jakiś sposób także wpisywała się w ich życiowe plany, to będziemy współpracować. Więc ja de facto takiego żadnego polecenia wydać nie mogę. A więc odkrywam przywództwo, które właśnie polega na tym, co zrobić, aby realizować jakąś wspólną wizję. Nawet wtedy, kiedy mam koncepcję, a mam ich dużo, bo taki jest mój profil, że jestem strategiem i najlepiej, co mi wychodzi, to wymyślanie strategii, więc do tej strategii muszę tych wszystkich ludzi zachęcić. Wspomniałem o tych czterech osobach, ale to na tym nie koniec, bo mamy także właśnie współpracowników w różnych miastach. Mamy współpracowników, którzy działają zadaniowo, tak jak ostatnio właśnie Dagmara Konarska, która przygotowała materiały, jak Arek, który teraz przygotowuje te spotkania internetowe. I to wszystko są działania, gdzie trzeba ludzi de facto zachęcić do działania, pokazać im, że
Możemy zrobić coś wspólnie, możemy zrobić coś fajnego, de facto powiedzieć im, że wszyscy odniesiemy korzyści, bo to nie robimy tego dla męczeństwa, ale właśnie po to, żeby odnosić także te swoje korzyści, w takim sensie niekoniecznie materialne, ale nawet właśnie korzyść, że realizuję dobre zadania, że mam z tego satysfakcję, że mogę dla innych zrobić coś fajnego. Więc to jest jakby tutaj cała ta, odkrywam tę sztukę przewodzenia w sposób, jak zachęcić innych, żebyśmy razem szli w pewnym kierunku. To, co mamy w materiałach na luty, że przywództwo to jest wywieranie wpływu. I bardzo często gdzieś ulegamy takiemu wywieraniu wpływu, które jednak stosuje metody w jakiś sposób siłowe, czyli perswazję, chociażby wobec dzieci, czy właśnie pracowników. Może nieraz taką perswazję, która gdzieś zahacza o jakąś agresję. Ostatnio rozmawiałem z jedną panią, która mówiła o bardzo silnym mobbingu, którego doznaje w firmie, o takim wewnętrznym przymusie, który de facto łamie sumienie, bo dostaje polecenia, nakazy, które są niezgodne z jej przekonaniami. Na tym polega problem, więc to wywieranie wpływu nieraz może być takie, że zmusza innych do rzeczy sprzecznych z ich sumieniem. Więc to jakieś takie właśnie formy przymusu, mobbingu, manipulacji. Więc co z tego, że idziemy do przodu, jeżeli idziemy, no niestety, ale leją się krew, pot i łzy. Więc tutaj dlatego mówimy o przywództwie, i to jest jakby cały czas moje. Ja nie mam gotowych jeszcze odpowiedzi, ale tutaj właśnie cały czas to jest jakby idea, która gdzieś mi przyświeca, jak ludzi przekonać do pewnych wizji, do pewnych koncepcji, jak zrobić, żebyśmy to razem wypracowali, bo to też jest tak, że jeżeli ja przedstawię im super strategię, to oni się patrzą i mówią: no ale to nie jest super. No mi się wydawało, że jest. No więc jak wypracować wspólnie pewne idee? W pewnym momencie trzeba dojść do wniosku, że ja tego nie zrobię, że są lepsi. Tak było chociażby właśnie z programem tegorocznym, kiedy ja przez ostatnich kilka lat przygotowywałem i można powiedzieć, ten schemat był co roku taki sam i mówię: no ja już nic lepszego nie wymyślę, zmienimy. Miałem obawy, bo myślę sobie: no na pewno będzie inny niż bym to ja wymyślił. Czy będzie lepsze? No miałem nadzieję, no i rzeczywiście jest, ale żeby się odważyć i powierzyć takie zadanie, no to dla mnie też to była powiedzmy nowość, do której musiałem się jakoś wewnętrznie przełamać. Jeszcze co jest największym teraz dla mnie takim wyzwaniem? No to właśnie chyba to, co w temacie czytamy, o tej umiejętności nieustannego bycia w kontakcie. To jest to wyjście, to jest to spotkanie. I to jest, dla mnie jest to problem, bo ja jako strateg wolę jednak siedzieć przy komputerze, układać pewne rzeczy, przemyśleć sobie, zrobić to. Kwestia kontaktu z ludźmi jest dla mnie pewnego rodzaju barierą. Nie wchodzę w te kontakty w taki sposób naturalny i tu widzę, że tu w jakiś sposób muszę się przełamywać. To jest trochę niezgodne z moją naturą i dlatego przychodzi mi ciężko. Wiem już po moim profilu psychologicznym, że jak z kimś rozmawiam przez telefon i tak bardzo konkretnie pozałatwiam sprawy, pozałatwiam terminy, co kto robi, to wiem, że już na koniec
muszę zadać pytanie, a co u ciebie słychać? To w ramach tych pogłębiania relacji. Więc to jest takie wyzwanie i tak jak tutaj właśnie odkrywam, no gdzieś te przywództwo, to z jednej strony wyznaczanie kierunku, pokazywanie tego kierunku, ale z drugiej strony to także umiejętność pociągnięcia ludzi i takiego wejścia w kontakt z nimi, aby też wspólnie tę drogę odbywać. Chodzenie po górach, ostatnio trochę mniej chodzę, ale chodzenie po górach ma sens wtedy, kiedy obydwie osoby czy cała grupa idzie dobrowolnie, idzie z chęcią, idzie z radością, bo widzą wspólną wartość w tym wędrowaniu. Jeżeli kogoś zmusimy do takiej górskiej wędrówki, a nie daj Boże, żeby to było dziecko, to cały dzień będzie jedną wielką udręką, bo będzie tylko różnego rodzaju perswazją, jak wymusić osiągnięcie tego celu. I wydaje mi się, że tak nieraz wyglądają te nasze firmy, działalności, wasze firmy, gdzie cały dzień to jest taka jakaś walka o to, żeby jednak dojść do celu. Więc dla mnie przywództwo i to, czego uczę się tutaj właśnie w tym właśnie dobrowolnym duszpasterstwie, to właśnie to, że nie ma tutaj przymusu, że jeżeli ja kogoś nie przekonam, to on nie pójdzie. On odejdzie, ale nie pójdzie. Więc tak, muszę pokonywać pewne rzeczy w sobie, które są może jakoś niezgodne z moją naturą, które pokusę właśnie tego wyznaczenia kierunku, że ja wiem najlepiej, jaki kierunek, wszystko co zrobić. Może bym, mam takie poczucie, że jakbym to zrobił sam, to pewnie bym zrobił pewne rzeczy szybciej i sprawniej, ale to jest tylko pokusa, taka myślenie, bo wtedy to nabiera właśnie sensu, kiedy idziemy razem. W tej grupie rodzą się nowe pomysły, rodzą się nowe inicjatywy, rodzą się nowe zaangażowania i w ten sposób. To jest chyba właśnie ten temat lutego bardzo mi się podobał, bo to jest właśnie to, co w jakiś sposób odnalazłem także dla siebie, jak powinno być, jak powinno wyglądać te moje przewodzenie. Chyba tyle. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie tego, że tak powiem, mojego przewodzenia, to mogę spróbować odpowiedzieć. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie? Słychać? Halo, halo. Słychać. Że czas szybko ucieka nam. Jest już za chwilę godzinka nam minie, więc tutaj nie wiem, czy zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tutaj właśnie do tego, że piszecie o bardzo takich swoich konkretnych zapytaniach co do właśnie pracowników, co do postawy lidera, do tego, jak zachować się właśnie z trudnym klientem, pisaliście, z trudnym pracownikiem, jak odnosić się właśnie tą miłość do swoich pracowników, którzy są opryskliwi, którzy właśnie, gdzieś tutaj Zbigniew pisał o tym, że grozi odejściem. No trudno tutaj teraz, kiedy nam zostało jeszcze kilka minut do końca spotkania odpowiedzieć i zagłębiać się w każdy temat. I właśnie na to powstało też te nasze talentowe grupy Mastermind, które właśnie ruszyły tydzień temu, że na nich właśnie
Każdy z Was, przystępując do takiej grupy, będąc w takiej grupie, może zadawać pytania, które są dotyczące konkretnie Twojej osobistej sytuacji, Twojej firmy, tego, z czym się mierzysz, jakie są masz wyzwania w swojej firmie. Możesz zadać je właśnie 4, 5, 6 osobom, które są w Twojej grupie i na nie od tych 5 osób, które razem z Tobą są w grupie, możesz otrzymać konkretne odpowiedzi, podzielić się, oni mogą swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na daną sytuację. A jest tak zazwyczaj, że nasze wyzwania, nasze jakieś trudności, problemy nie są odosobnione, że tylko mam jakiś jeden taki jedyny trudność, którą nigdy nie miał. I że właśnie to jest miejsce, w którym można sobie o takich bardzo konkretnych sprawach porozmawiać. Dlatego tutaj nie uda nam się odpowiedzieć na te wyższe pytanie, dlatego zachęcam do przystąpienia do grup Mastermind. Może dwa zdania, jak już jestem przy tym temacie. Jak one wyglądają? Jest na stronie internetowej formularz, w którym możecie zapisać się do grupy Mastermind. I to jest grupa mała, taka właśnie 4-6-osobowa, w której każdy może przedstawić swoje wyzwania, swoje trudności z pracownikami, z klientami, z swoją osobiste trudności, wyzwania, też być może właśnie ze wdrożeniem tematu kolejnego miesiąca z naszego programu. I tutaj każdy z uczestników pozostałych ma czas na to, żeby właśnie udzielić Tobie rady, jakiegoś wsparcia, podzielić się swoim doświadczeniem, świadectwem, tak jak ksiądz Przemek przed chwilą z tym świadectwem zarządzania, prowadzenia duszpasterstwa. Każdy może się właśnie odnieść do Twoich wyzwań, żeby móc Tobie pomóc w realizacji. I tydzień temu takie spotkanie się odbyło. Jedna z uczestniczek, Kamila, napisała mi na gorąco po tym spotkaniu, bo na tym spotkaniu uczestniczyłem i też tutaj służę swoją wsparciem i pomocą przy pierwszym spotkaniu, żeby pokazać Wam, jak takie spotkanie najbardziej efektywnie poprowadzić, żeby ono było właśnie dla każdego z uczestników, żeby wyszedł z tego zadowolony i z jakimś konkretnym narzędziem do wdrożenia w swojej firmie czy w swoim życiu. Tutaj Kamila na gorąco napisała, cytuję tutaj jej słowa, przeczytam. Dla mnie pierwsze spotkanie grupy Mastermind, pomimo obaw, było bardzo przydatne. Moje rozbiegane myśli zostały uporządkowane, dostałam wskazówki, które pomogły mi uporać się z moimi trudnościami i wyznaczyłam sobie konkretny cel do pracy na najbliższy tydzień. A wspólna modlitwa sprawiła, że poczułam, iż nie jestem sama. Te 6 osób, które spotkały się tydzień temu, dzisiaj wyznaczyły sobie drugie spotkanie, bo tak na początek przyjęły, że będą spotykali się co tydzień, tak żeby ta grupa nabrała takiego dynamiki, rozpędu, żeby właśnie poznali się lepiej. Być może ktoś się tutaj dołączył z tych uczestników, jeżeli jest ktoś z Was, to napiszcie, podzielcie się swoim doświadczeniem, właśnie być może po tym drugim spotkaniu. Ale jak właśnie Kamila chociażby pisze, że dostała, właśnie uporządkowała swoje myśli, to jest po to, żeby właśnie nie zostać z tymi wyzwaniami sam. Tutaj pisaliście dość szeroko o swoich wyzwaniach właśnie we wdrożeniu właśnie tej miłości, postawy Jezusa, który uczy nas tego, jak być liderem na miarę właśnie sługi dla innych. I z takim na pewno to coraz więcej tych tematów, których będziemy trudnych poruszali na naszych spotkaniach, no będą rodziły kolejne wyzwania i zachęcam do zapisywania się na te spotkania. Tutaj może spróbujemy jakiś link dorzucić. Teraz go znajdę. Tam też na stronie można życie przeczytać kilka słów na temat grup Mastermind. Jeżeli uznacie, że to będzie dla Was pomocne, to zapraszam do zapisywania się. Jeszcze przeczytam, co pisaliście. Być może uda się nam przez te 2-3 minutki, które jeszcze nam zostały na dzisiejszym spotkaniu, odpowiedzieć na jakieś pytanie. Tutaj Marzena pisze. Bóg nam daje talenty, by uczyć się. By uczyć siebie, pracowników, poczucia odpowiedzialności poprzez pytania, na przykład co proponujesz. Dokładnie, tutaj wcześniej też
Ktoś z Was pisał, jak odróżnić właśnie to kwestię bycia liderem, a kierownikiem, który właśnie zarządza w sposób taki autorytarny właśnie. Trzeba zaprosić te osoby do współtworzenia firmy, żeby nie tylko oni nie odczuwali tylko to, że są pracownikami, którzy mają wykonać swoje obowiązki, ale właśnie dać im też pewną odpowiedzialność, tak? Bo lider to nie jest tylko ten człowiek, który przewodzi innym, ale właśnie bierze odpowiedzialność za swoje życie, za swoją część właśnie obowiązków, które ma w pracy. I to jest taki lider, przywódca, który pociąga za sobą. Być może często jest tak, że właśnie ten szef firmy, który jest właśnie w tej hierarchii najwyżej, no jest takim szefem, którego nikt nie lubi, natomiast jest ktoś, kto daje swoją postawą, właśnie zaangażowaniem, lepszy przykład na to, żeby inni pracownicy się również angażowali. A szef, który wyznacza jakieś obowiązki i egzekwuje je, niekoniecznie może takim przykładem świecić. I ta osoba, która swoim przykładem to właśnie zaangażowaniem swoim daje przykład, no, ma w tym naszym rozumieniu przewodnictwa, przywódcy, lidera, ma większy wpływ na firmę niż ten, kto ma ten wpływ taki tylko hierarchiczny. Tak, Agnieszka pisze, każdy człowiek w firmie ma swój wkład w wartość firmy. Dokładnie, jeżeli ty będziesz jako właśnie szef firmy umniejszał wartości pracowników, bo będziesz traktował ich tylko jako tych, którzy mają dostarczyć swój czas pracy i wykonać tylko swoje obowiązki, no też tak, no i wartość będzie taka firmy no, dużo mniejsza niż kogoś, kto docenia, tak, pracownika. No, dużo, tutaj też ksiądz Przemek o tym mówił, tak, że dużo więcej można od człowieka wykrzesać zaangażowania właśnie podchodząc do niego z miłością i wzbudzając w nim miłość niż to, że nakażemy, czy na no właśnie z pozycji szefa firmy mu każemy coś zrobić, bo jest tego taki jego obowiązek. Tutaj jeszcze mówiłem o tym, że staramy się zrobić takie narzędzie brudzenia nóg, to powiem tylko o tym krótko, bo tego już nie uda nam się zrobić. Chodziło mi o to, żebyśmy zbudowali tutaj, dali przykład pytań do rozmowy właśnie z pracownikami, jak ich zachęcić do większego zaangażowania. Właśnie jak pobrudzić sobie nogi w rozmowie z pracownikami, czyli jeżeli macie tutaj, pisaliście, że macie dwóch, trzech, kilkunastu pracowników, więc to raczej będą rozmowy indywidualne, że możesz z tymi pracownikami usiąść i porozmawiać, jakie mają trudności, jakie mają wyzwania, jakie mają pomysły na rozwój firmy, na pomysły na zmianę chociażby swojego stanowiska pracy, jak je ulepszyć, jak je poprawić. I tutaj daję już Wam no, taką pracę domową, żeby to narzędzie sobie samemu zbudować, po to, żeby właśnie porozmawiać z tymi pracownikami i ich w sposób, właśnie takim postawą Jezusa, otwartości, z miłością do nich podejść, żeby poznać ich nie tylko jako pracowników z tej strony, czy mają dobre kwalifikacje do danego stanowiska pracy, ale poznać ich właśnie od strony ich jako człowieka. I myślę, że też to będzie już sama taka rozmowa i próba nawiązania właśnie takiej relacji troszkę poza firmowej będzie też de facto samo działało na to, że pracownik też w tobie jako szefie firmy zobaczy człowieka, właśnie być może też lidera, za którym warto iść, za któremu warto poświęcić więcej czasu, swojej energii, a nie tylko właśnie od godziny 8 do 15 pracuje i za to masz mi zapłacić, tylko żeby właśnie, żeby w tych czasie pracy, który tobie daje, poświęca swój czas, żeby dać jak najwięcej z siebie, tak? I tutaj to narzędzie, no właśnie chodzi o to, żeby jeżeli masz więcej pracowników, tak, kilkudziesięciu, no to możesz zrobić to, co w wielu firmach jest, właśnie takie formularze czy ankiety zadowolenia z pracy, które też zawierają kilka pytań odnoszące się do samej firmy, do pracowników, do szefów firmy,
właśnie pokazujące nie tylko takim tabelkowym sensie, jak firma funkcjonuje, ale właśnie pokazanie, jaka jest atmosfera w pracy, jak pracownicy czują się, jakie mają właśnie trudności nie tylko w wykonaniu danej czynności w pracy, ale jakie mają trudności właśnie w kontaktach z innymi pracownikami, z szefem, z podwładnymi. I to warto to zastosować, to co właśnie ksiądz Przemek też na początku w zeszłym roku wysłał tak ankietę o tym, jak ma funkcjonować dalej duszpasterstwo talent. No, wiele osób odpowiedziało. Dzisiaj pewnie też z tego co właśnie przedsiębiorcy odpowiadali, dziś faktycznie dzieje się w duszpasterstwie, że to trochę inaczej wygląda niż 2, 3, 4, 5 czy 10 lat temu. I do tego zachęcam, tak, żeby poznać swoich pracowników troszkę z innej strony i też no, pokazać siebie, żeby zobaczyć w pracowniku człowieka i też pokazać siebie jako z tej strony człowieka. Bo przewodzimy nie tylko przedsiębiorstwu, ale właśnie też ludziom, którzy w tym przedsiębiorstwie, w tym twojej firmie pracują. Dobrze, będziemy kończyć powoli, bo godzina minęła. Ja jeszcze postaram się te pytania, które tutaj zadaliście, poruszyliście pewne tematy. Może one posłużą nam też do rozpoczęcia kolejnego spotkania marcowego, że zaczniemy odpowiedzi i właśnie poruszymy jeszcze te tematy, które tutaj, do których nawiązaliście. Żeby właśnie była ta kontynuacja też naszej drogi w tym roku rozwoju. Dobrze, to księże Przemku, koniec o modlitwę i będziemy powoli kończyć. Tutaj jeszcze czat na chwilę zostawimy też włączony. Piszcie, zadajcie pytania, będziemy starać się na nie odpowiadać na kolejnych naszych spotkaniach. Zapraszam na rekolekcje wielkopostne. Już w środę rozpoczynamy Wielki Post. Mamy kilka serii zaplanowanych w Grudku nad Dunajcem, w Krakowie, w Olsztynie, koło Wrocławia, dla zachodniej Polski, w Kazimierzu nad Wisłą. Różne tematy, różni prowadzący. To taki, myślę, że wyjątkowy czas i takie rekolekcje weekendowe, zwłaszcza dla osób, które nie były nigdy na takich weekendowych rekolekcjach, to polecam. To jest zupełnie coś innego niż takie rekolekcje parafialne, gdzie się idzie na trzy razy na mszę świętą, więc na pewno zachęcam, zapraszam na tego rodzaju rekolekcje. Zakończmy to dzisiejsze spotkanie wspólną modlitwą. Aha, jeszcze jedno wydarzenie, jeszcze są warsztaty właśnie z przywództwa, które prowadzi Dagmara Konarska. To są warsztaty, które płatne, bo to jest dużo wiedzy fachowej, ale jeżeli ktoś chciałby właśnie w tym temacie przywództwa jakoś szczególnie pogłębić swoją umiejętność, swoją kompetencję, to zapraszam. Przy czym jest to warsztat, który jest rzeczywiście skierowany dla tych, którzy zatrudniają innych. Więc jeżeli ktoś boryka się z takim właśnie przywództwem wobec innych, to może to być dla niego ciekawa propozycja. Te warsztaty są 6 marca koło Warszawy. Zakończmy to spotkanie krótką modlitwą. Podziękujmy za ten czas, inspiracji, abyśmy umieli wraz z innymi zdążać do tego najważniejszego celu, jakim jest zbawienie. A po drodze, kiedy idziemy razem z innymi, abyśmy po prostu dzielili się miłością, abyśmy wzajemnie się w tej drodze wspierali. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże i do zobaczenia za
Miesiąc za miesiąc spotkanie będzie 20, 30 marca. Zapraszamy.